Oświeceni hedoniści są wśród nas. Zobacz i posłuchaj, kim i jacy są. Kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, przejrzałam sporo wywiadów z tobą i zarysował mi się obraz bardzo silnej, zdecydowanej, pewnej siebie, pewnej tego, co mówi kobiety, pewnej też swojej kobiecości, takiej siły kobiecości, otwarcie mówiącej o seksualności, ale gdzieś bez chęci właśnie szokowania czy bazowania gdzieś na tym takim elemencie szoku. Czy ty zawsze byłaś tak silna i odważna, czy to była rzecz, nad którą musiałaś pracować i gdzieś to w sobie odnaleźć? Wydaje mi się, że zawsze byłam taka. Znaczy, odkąd pamiętam te opowieści, kiedy byłam zupełnie maleńkim dzieckiem jeszcze, że pamiętam, jak moja mama mówiła do babci i wspominała to później, że ma ciężko ze mną, bo ja jestem właśnie taka zdecydowana, określona, już będąc 2-letnim dzieckiem. Tak było od samego początku, a babcia mówiła, że to dobrze, bo sobie poradzi w życiu, będzie to dobrze dla niej. A mama mówiła, dobrze dla niej, ale dla mnie źle, bo ja się męczę. Więc myślę, że taką miałam osobowość od samego początku i myślę, że też jest tak, że czasami mi się to zarzuca, że jestem aż tak określona. Mhm. Na przykład ktoś mówi, mój mąż mówi, ty jesteś wszystkiego taka pewna. Ale to, a przecież to nie jest, świat nie jest czarno-biały. Tylko, że moja pewność też nie wynika z tego, że jestem, wiesz, mówię tak ad hoc, bo coś czuję i mówię. W ogóle nie jestem zwolenniczką czucia i mówienia, tylko raczej jestem osobą myślącą. I nawet już we wczesnym dzieciństwie byłam osobą myślącą. Jakby dużo czasu spędzam. Analizujesz? Tak. Próbuję się dowiedzieć jak najwięcej. Wiesz, jakby chyba jest dla mnie ważna prawda. Wiem, że to skomplikowane pojęcie, ale szukam, próbuję się dowiedzieć jak najwięcej. Czyli jakby poznać różne perspektywy. Często dla mnie to jest wygrana, jak się czegoś dowiem. Często ktoś mi mówi, wydaje mu się, że trudne rzeczy, a ja mu za to dziękuję. Takim typem jestem. I oczywiście problem jest taki, że większość ludzi tego nie lubi. I w momencie, kiedy ja, sądząc, że jest super, bo komuś powiem, jak jest i będzie mógł coś z tym zrobić i informuję, no to jakby uczę się całe życie, że nie każdy lubi się konfrontować. Ja kocham się konfrontować i właściwie musiałam się w życiu uczyć tego, żeby się nie konfrontować tak często i też, żeby wyhamować i czasami odpuścić i się nie dowiedzieć, wiesz, nie, znaczy też ważne jest to, żeby pamiętać o tym i dla mnie to jest trudne, że nie wszystko, nie każda rzecz może być zanalizowana, albo dobrze, żeby ją analizować. Są takie sytuacje, takie pozycje w życiu, że trzeba coś puścić, przejść pomimo. A mi jest bardzo trudno tak zrobić. A czy gdzieś ta twoja szczerość cię gubiła w twoich, w życiu osobistym, na ścieżce twojej kariery? Myślę, że szczerość nigdy nie gubi. Ale utrudnia, że po prostu myślę, że ostatecznie jestem zadowolona z tego, że jestem taką osobą, ale oczywiście jest to coś takiego, że a też jest tak, że ja nie jestem w stanie tym manipulować, czyli po prostu jestem szczera, nawet jeśli nie mówię, to po mnie widać i takie różne. Też sobie często nie zdaję sprawy z tego, że nie można pewnych rzeczy powiedzieć. No nie jestem chodzącym hardkorem, bo też wiele osób uważa, że jestem subtelna, że jak na przykład na kimś mi zależy i pomyślę o tym, że coś jest trudne, to potrafię to w taki sposób powiedzieć, że tej osobie nie jest ciężko to przyjąć, tylko muszę jakby siebie, muszę zdać sobie sprawę z tego, że to może być trudne, a wciąż oceniam innych tak jak mamy wszyscy, prawda, po sobie, jakby wedle siebie, wedle tego, kim się jest, to tak się widzi innych i z tym jest zawsze problem, więc myślę, że no jak byłam młodsza, to byłam bardziej wyrywna, oczywiście, że to jest taka cecha młodości, że wiesz, chcesz zmieniać świat, a często problemem jesteś ty, a nie świat. Problemem nie w takim sensie, że uważam, że to jest jednak zaleta młodości, bo jednak dużo rzeczy posuwa się do przodu dzięki młodym ludziom, którzy zmieniają świat, którzy wierzą w to i robią rzeczy, których starsza osoba już nie zrobi, bo właśnie wie, jak ten świat działa. No i od konformizmu jestem daleka i w ogóle jest to rzecz, która mnie odrzuca i próbuję teraz
układać się wobec świata, może tak, ale nie... Nie, układać to też niedobre słowo, chyba nie, nigdy tego nie potrafiłam. Mhm. Raczej po prostu znajdywać ścieżki takie prostsze do realizacji tego, czego chcę. A czy to jest takie pójście na kompromis? Nie, w ogóle nie, odwrotnie. W ogóle nie. Odwrotnie. To jest umiejętność rezygnacji z pewnych rzeczy. Mhm. To znaczy, wiem, że coś jest, nie walczę już za wszelką cenę, bo na przykład myślę sobie, to mi się nie opłaca. Po prostu w ogóle mi nie o to chodzi. Nie zabiegam już o to. Olewam to. Zajmę się czymś, co może mi przynieść to, czego naprawdę chcę. Czyli po prostu już mam 4-4 i nie mam czasu na zajmowanie się bzdurami, przegranymi sprawami, jakby na długie okresy oczekiwania. Mhm. I stąd chyba to jest świetny moment, w którym udało mi się znaleźć partnerkę do pracy, czyli Kamilę Taraburę i napisałyśmy ten scenariusz dalej będę w taką drogę inwestowała. Czyli po prostu mam teraz taką możliwość, żeby organizować, żeby nie czekać, nie godzić się, też tak sobie jakby... Czyli nie iść na kompromis, mhm. Ale tylko dzięki temu, że sama mogę stworzyć sobie pewne warunki, prawda? Że to jest pójście na kompromis i zniszczenie sobie, nie pójście na kompromis i zniszczenie sobie życia, mhm. też nie jest drogą. Znaczy trzeba wymyśleć alternatywną... No właśnie chciałam zapytać, jak sytuację. To wygląda u ciebie, wiesz, kompromis w życiu osobistym, a kompromis w życiu zawodowym. Czy wiesz, w jednej z tych żyć, w jednej z tych dziedzin życia jest ci zdecydowanie łatwiej pójść na kompromis, a w drugiej nie, bo jesteś tak pewna po prostu jakiejś takiej swojej wizji, że będziesz jej bronić do końca, bo wiesz od A do Z, jak to ma wyglądać. Myślę, że kompromis może być i dobry, i zły. Mhm. Jest coś takiego jak śmierdzący kompromis, czyli po prostu musisz zrezygnować ze swoich wartości, z celu. Wybrałeś jakiś cel, idziesz w jakimś kierunku i musisz zboczyć. Albo śmierdzący kompromis to jest też coś takiego, że poświęcić kogoś. Mhm. Wybrać mniejsze zło i tak dalej. To są fatalne sytuacje i ja ich nie znoszę i raczej po prostu rezygnuję w ogóle. A jest też kompromis, który bierze pod uwagę innych ludzi i tego się właśnie uczę całe życie, jestem osobowością totalną, ale przecież pracowałam w zespołach, pracuję z reżyserami i tutaj... To jest taki kompromis wewnętrzny, żeby widzieć w szerszej perspektywie swoje działania. Mhm. Czyli jest ktoś szefem na przykład i trzeba uszanować jego zdanie, jego przestrzeń, bo on musi mieć poczucie władzy i musi sterować całością, więc wobec czego nie można mu wejść w paradę. Albo po prostu są inni artyści, którzy są częścią projektu, mhm. i ich to, co oni czują i jaką mają wizję, też jest istotne i jest składową. I to jest super. W życiu prywatnym na przykład kompromisem, myślę, że nie wolno iść właśnie na kompromis, ale trzeba zrozumieć, że ta przestrzeń jest wspólna i tam się muszą zmieścić potrzeby drugiej strony. To znaczy i rozmowa jest czymś wspaniałym. I taka odwaga mówienia sobie, czego potrzebuję. I chyba to nie, co mi nie pasuje, tylko czego ja potrzebuję, mhm. prawda? No ale też są ta bezkompromisowość, która mi jakoś tam towarzyszy, czy jakby trudność do tego wejścia w kompromis, też wynika stąd, że poszukuję pewnej jakości. I jeżeli widzę, że się nie da osiągnąć tej jakości, to jest dla mnie przegrana. To znaczy zawsze staram się po prostu z siebie dać jak najwięcej, mhm. i dbam o to, żeby też mieć takie warunki, żeby móc zrealizować tę jakość, prawda? A czy w związku z tym, o czym mówisz, to łatwo się żyje i pracuje z Kasią Warnkę? No. Myślę, że i tak, i nie. Mhm. Dlatego, że jak trafiam na osobowości wybitne,
tak jak w teatrze zdarzyła się, miałam ten intensywny okres pracy i pracowałam z Krystianem Lupą i z Grzegorzem Jaszyną, to w takim trafiłam na bardzo dobry też ich czas i myślę, że ta moja intensywność, silna osobowość, czy jakby właśnie ten precyzja pracy i tak dalej, spotkała się z ich sympatią i wręcz tego potrzebowali i myślę, i ta współpraca była wspaniała. Więc jak się trafi na ludzi, którzy tego samego potrzebują, którzy po prostu są równie wymagający dla siebie i nie tolerują byle jakości, to wtedy wszystko się zgadza. W momencie, kiedy jakby te oczekiwania są inne albo osobowości słabsze, mówiąc już wprost, no to wtedy jest kłopot. Bywa ciężko, ale myślę też, że super jest to, że jeżeli ktoś mnie zatrudnia, to może się spodziewać, że to zadanie zostanie po prostu wykonane na najwyższym poziomie. I też nie jestem, wiesz, taką osobą, z którą nie wiadomo, co się wydarzy, bo są tacy aktorzy również wspaniali, którzy są nieobliczalni, są improwizatorami, a ja jestem osobą, z którą ustalasz, co ma się wydarzyć i to się wydarzy z plusikiem, czyli z taką przestrzenią, to mnie zawsze bardzo interesuje, czyli mam osiągnąć pewien cel, czyli, ale środki, może i to jest rzemiosło, żeby go osiągnąć, czyli nie wiem, rozpaść się, tak, przeżyć taką i taką emocję i to reżyser mi mówi, ale my z reżyserami, z którymi dobrze mi się pracowało, oczekiwaliśmy czegoś więcej, czegoś, co wyjdzie poza naszą wiedzę, poza nasz program i to jest najwspanialsze w pracy, zarówno w teatrze, jak i w kinie, to jest naprawdę praca artystyczna, czyli wysokie rzemiosło, które doprowadza cię do punktu, w którym podróżujesz w nieznane, ale w kierunku, który razem obraliście. A czy zdarzyło ci się kwestionować kiedyś jakieś zadanie ze strony reżysera, jakąś wizję reżyserską, ponieważ uważałaś, że to gdzieś przekracza twoje granice, że to już jest nie w porządku? Nie. Nie, dlatego, że to jest coś, teatr i film to są takie, to jest jakby odbicie życia i w momencie, kiedy oczywiście mam do czynienia z ciekawym artystą, to on będzie podróżował w tym kierunku i ja chcę z nim podróżować. Kwestionowanie, znaczy wtedy, kiedy widzę, że jest fałszywie postawione zadanie, czyli ktoś nie przemyślał, że widzę, że się nie zgadza, to wtedy dyskutuję oczywiście. Mhm. Czyli po prostu coś jest niewystarczające, ale nigdy się nie wycofałam, jeżeli zadanie było trudne, wręcz przeciwnie. Jeszcze sobie utrudniałam. Mhm. I pamiętam taką sytuację, na przykład walczyłam w teatrze o ciszę i pamiętam dwie takie sytuacje, zarówno z Lupą i z Jarzyną. Z Lupą miałam bardzo trudną scenę do zagrania i chciał włączyć jakiś efekt muzyczny na wejście widowni, bo to była druga przerwa w spektaklu i po tej przerwie miałam zacząć i poprosiłam go o ciszę. To jest utrudniające, ale też bardzo bardzo też skupiające, czyli to jest po prostu wyzwanie, to jest poprzeczka wyżej, bo nie ma żadnego nastroju, który wprowadza. I tak samo było w Teoremacie, kiedy Grzegorz Jarzyna postanowił pokazać, znaczy no, to jest zapisane w Teoremacie, jest tam Odetta, którą grałam, przeżywa taką, to jest scena o jej szaleństwie, to znaczy o tym, że ona za chwilę popadnie w katatonię. Chcieliśmy pokazać, jak ona do tego dochodzi, co się z nią dzieje. No i też dyskutowaliśmy o tym i powiedziałam, wiesz, największym wyzwaniem będzie zrobić to w ciszy. Jest pusta, jasna scena, jest dziewczyna na niej i po prostu widzimy na czysto zupełnie proces, w którym ona odpada, szaleje. I się też to udało.
to takie podnoszenie sobie poprzeczki, to jest taka rzecz, która cię napędza bardziej do działania? Czy to powoduje, że chce ci się bardziej przychodzić do pracy, przychodzić na plan, rozwijać siebie jako aktora? Wydaje mi się, że nie ma rozwoju bez podnoszenia poprzeczki. Znaczy, ta poprzeczka musi być podnoszona rozsądnie, czyli zawsze musi być ten centymetr poza zasięgiem, czy no nie wiem, tak to bym określiła, prawda? Że musi być odrobina wysiłku, żeby tam wspiąć się, czyli jest ten odcinek, w którym nie wiesz, co się dzieje. I to jest gwarancja rozwoju. Po prostu, jeżeli tam nie docierasz, to się nie rozwiniesz. To wszystkie osoby, które trenują na przykład, czy to siłownie, czy chodzą na jogę, czy obojętnie jaką dyscyplinę, w sporcie to widać bardzo wyraźnie. Jeżeli nie dojdziesz do granicy bólu, jeżeli nie przejdziesz kryzysu zmęczenia, nie osiągniesz lepszego wyniku. To znaczy będziesz, pozostaniesz w miejscu, a to oznacza taką formę śmierci w tym, co robisz. Czyli tak naprawdę się cofniesz, bo my nie mamy innej możliwości, jak tylko iść do przodu albo opadać. Znaczy jest coś takiego jak grawitacja, prawda? I wszystko, co robimy na Ziemi, to jest walka z tą grawitacją. I myślę, że w życiu artystycznym też jest coś takiego, że jest jakiś rodzaj lenistwa w każdym z nas, jakiś rodzaj lęku, który trudno nam przewalczyć. I po prostu możesz wybrać, nigdy nie, znaczy stanie w miejscu jest złudzeniem, albo zatrzymanie tego, co masz, jest złudzeniem. To znaczy, że się cofasz, to znaczy, że już bledniesz. To jest, także ja mam takie poczucie, że żyję wciąż na takim, wiesz, na takiej, na granicy, może to będzie dramatyczne bardzo to, co powiem, ale jest coś takiego, że albo, że możesz iść do przodu i że ta ziemia trochę ucieka spod stóp, nie? I wtedy jest fajnie, jest dobrze, a w momencie, kiedy się zatrzymasz, to spadniesz po prostu razem. Osuniesz się jak klif. No. Czyli taka praca, jedna rola w serialu przez 20 lat nie satysfakcjonowałaby cię w żaden sposób. Nie, dlatego unikam właśnie takich seriali. Moim zdaniem to jest bardzo groźne, jeżeli chodzi o taki rozwój aktorski. Mhm. Taki codzienny serial. Ale szanuję takie wybory. Uważam, że fantastycznie, że ludzie mogą się czuć, bo są ludzie, którzy chcą się czuć bezpiecznie, którzy są warsztatowo bardzo dobrzy, spełniają się na przykład w teatrze, a grają sobie w takim codziennym serialu. Także nie chciałabym teraz, żeby to zabrzmiało jakkolwiek. Szanuję też takie wybory. Dla mnie natomiast było ważne to, ważniejsze niż poczucie bezpieczeństwa był zawsze rozwój i zawsze poświęcałam to poczucie bezpieczeństwa, bo jak odchodziłam ze starego, to też mówiono mi, nie będziesz grała tyle w TR-ze. Tu już masz pozycję, możesz mieć fajne, spokojne życie w Krakowie, który jest piękny, a w Warszawie nie wiadomo, co cię spotka. Ale właśnie ta nie wiadomo była dla mnie lepsza. I tak samo jak rezygnowałam z TR-u i szłam w kompletnie nieznaną przestrzeń show biznesu, też pojawił się serial, telewizja i to było też ryzyko innego rodzaju, bo wyszłam z bezpiecznego, świat w teatrze może artystyczny nie był sam w sobie bezpieczny, ale zaczęłam czuć taki rodzaj bezpieczeństwa, takiego, wiecie, że wiecie, bo jest więcej osób w studiu, tutaj widział, wiesz, że... Nie, to widzowie. No, w sumie tak. Że jestem artystką. To było bardzo bezpieczne. Jestem artystką, jestem w szanowanym zespole ze świetnymi, jakościowymi spektaklami, z super reżyserami. To jest pewne bezpieczeństwo, wiesz, po prostu gram, dostaję tekst, przychodzę na próbę i dotarłam do takiego miejsca, gdzie już wybierałam rzeczy, w których chciałam grać i tak dalej. To jest super bezpieczne, ale wejść w show biznes i narazić się na wytykanie, no ten tak zwany, powiedzmy, hejt, ale też takie, wiesz, że
ludzie nie wiedzieli, kim jestem, co osiągnęłam w życiu i, naraziłam się na to, że jestem jakąś taką lalą, która chodzi po czerwonych dywanach, wiesz, na imprezy i tak dalej. I oczywiście to środowisko teatralne nieprzychylnie na to patrzyło. Czy odczułaś to w ten sposób? Bardzo wyraźnie. Bardzo wyraźnie zostałam, wręcz nawet wprost mi mówiono, że to jest fatalne, co zrobiłam, że to jest zdrada ideałów, tak, którymi żyje to środowisko. To znajomi ci to mówili? Tak. Znaczy już nie znajomi, no bo nagle stałam się po prostu persona non grata w tym środowisku. Później jak nawet wróciłam do Teatru Studio, to były bardzo wyraźne gesty, no znaczy niechęć do podania ręki, nawet aż takie. A pomimo, że zrobiłam film arthouse'owy po drodze jeszcze i zrobiłam swój spektakl równocześnie, jak wchodziłam w show biznes, napisałam swój tekst, no to wszystko jakby nie miało znaczenia. No ale ja się z tym godziłam i to było ciekawsze niż pozostanie w tej przestrzeni bezpiecznej, ale niebezpiecznej. Ale też nie czułaś, że musisz im udowadniać czegokolwiek. Tylko sobie udowadniasz rzeczy jakby swoimi krokami, tak? Znaczy nie, nawet sobie nie udowadniam. Ja po prostu wybieram, co chcę robić i co, jeżeli myślę, że pozostawanie w przestrzeni bycia artystą, gdzie tak naprawdę do końca nigdy nie jesteś wolna, bo jesteś człowiekiem, masz rodzinę albo zobowiązania, musisz zarobić pieniądze, więc nigdy nie jest się do końca wolnym. Myślę, że to jest też fałsz i taki rodzaj takiego, jakiejś pychy jednak. Mówienie, że my żyjemy ideałami, a ktoś tam inny zarabia pieniądze i to jest twój. Zarabianie pieniędzy nie jest twój. Ja wyniosłam z domu bardzo, w mojej rodzinie bardzo się szanuje pracę i mam do niej taki stosunek wręcz, no dla mnie to jest coś świętego, to jest coś, jedna z najważniejszych rzeczy w życiu, żeby pracować i żeby pracować i etyka pracy i tak dalej. Także artystą być można dopiero wtedy, jak się dobrze pracuje, ja tak, jak się umie pracować. I też kiedy jest się artystą, to nie rozumiem, dlaczego od razu trzeba gardzić innymi powołaniami, czy innymi ścieżkami, czy na przykład... To w wielu branżach jest w ogóle możliwe. Coś tak bardzo często spotykanego. Tak. Ale też jest w teatrze, który ja uprawiałam, bardzo często się mówiło o tym, że coś jest mieszczańskie i że to źle. A ja uważam, że mieszczaństwo niesie trochę tak jak z lalki z Bolesława Prusa, bym powiedziała, że mieszczaństwo, czy wtedy właśnie... po pierwsze, my w Polsce nie mamy prawdziwego mieszczaństwa z prawdziwego zdarzenia, ale ta, jakby ta średnia klasa niesie takie bardzo fajne i ważne wartości, czyli właśnie etykę pracy, niezależność, samodzielność, takie ugruntowanie w rzeczywistości, jakby kontakt z rzeczywistością i wydaje mi się, że tak zwanym artystom często tego brakuje. I ja wchodząc w show biznes zderzyłam się z kompletnie innym światem. I jakby oczywiście show biznes nie niesie z sobą wartości. Jest to zabawa i bardzo często ludzie się potykają na tej drodze i też uderza woda sodowa tak zwana i tak dalej. Natomiast jest to pewien świat, który ma swoje reguły. To jest świat, w którym ludzie pracują, zarabiają. To jest świat, którego inni potrzebują jako rozrywki. I ja to też szanuję. I to było ciekawe doświadczenie. A poczułaś u siebie moment, że zaczyna ci uderzać woda sodowa? Czy nie było takiego momentu? Nie bardzo. Dlatego, że może dla mnie to zawsze była forma przebieranki i jakiegoś no, po prostu to jest ciągła gra właśnie. Tak. To jest takie... No tak, no gram gwiazdę, tak? Jeszcze w tych warunkach, gdzie wiesz, no nie żyję w Malibu za wielkim murem, tylko żyję na ochocie, chodzę po zakupy. Żyję tak jak inni i kiedyś był taki, ktoś mi zrobił na przystanku, wiesz, przy Placu Zbawiciela, szłam z siatkami. Akurat była tam inna koleżanka aktorka, której nie rozpoznano, założono pasek.
i zrobiono mi zdjęcia, że ja, że to jest po prostu żenujące, że ja z siatami do tramwaju wsiadam. No ja nie wiem, co w tym żenującego. Znaczy idiotyczne jest myślenie, że można być inną gwiazdą w Polsce, no nie? Po prostu nie ma takich osób, nie zarabiamy takich pieniędzy i może dobrze, bo to jest bardzo trudne. A to czy twoja obecność w show, jakby takim, czy to jest trochę obecność w życiowym show, czy to jest taka postać wykreowana, to nie jesteś ty taka z życia codziennego, to co widzimy na ściankach, w mediach, tę osobę, którą gdzieś widzimy, czy to jest inna Kasia? Właśnie mój mąż miał do mnie, jak zaczął ze mną wchodzić w ten świat, to miał do mnie pretensje, że jestem zbyt szczera, że ja rozmawiam z dziennikarkami, jakbym właśnie była z nimi na imprezie. Hej, ten i tak dalej, że wchodzę w taką relację bliskości i ja powiedziałam, słuchaj, ja to robię już od dłuższego czasu, okej, o tobie nie będę różnych rzeczy mówić, że nie chcesz być tak szczery i tak otwarty, ale u mnie to działa bezbłędnie. Ja inaczej po prostu nie byłabym w stanie udzielać tych wywiadów na temat tego, czy będę nosić klapki na wakacjach. No po prostu, co mam zrobić? Na serio pójść, obrażać się na te pytania? Przecież ci ludzie też w pewnym sensie muszą zrealizować program. To nie jest tak, że ktoś chciałby czytać te gazety, czy w tych portalach plotkarskich coś chciałby słyszeć na temat Dostojewskiego czy Bergmana. No po prostu nie. To jest taka formuła. Oni chcą o klapkach. Chcą o klapkach, czy jak się spakuje. Nieraz byłam bardzo zaskoczona pytaniami, ale prawie nigdy, jeśli to mnie nie dotyka, albo może maksymalnie, nie wiem, ze 2-3 razy, 4, może zdarzyło mi się odmówić, albo wycofać, albo bo dotyczyło to jakiejś osobistej sprawy, albo no, coś mi tam nie pasowało, ale zwykle na najdziwniejsze pytanie odpowiem, dlatego że to taka jest formuła. Więc jestem sobą, jestem w sumie taką sobą imprezową, czyli włączam sobie taki klik, że o hej, cześć i tak dalej. Natomiast oczywiście kontroluję to, co mówię, ale założyłam sobie bycie autentyczną, bo wiedziałam, że ja nie wytrzymam po prostu. Nie będę fajna, ani nie będzie to dla mnie fajne, jeśli będę, wiesz, coś udawała. Mhm. To jest bardzo trudne. Granie w ogóle granie postaci jest trudne, bycie w postaci, tak jak ja to lubię robić, jest trudne, jest wymagające. A ja chciałam się bawić na tych imprezach. Co I, prawda i to czuć się dobrze. Tak. Co prawda to też jest męczące, no bo to jest taka, wiesz, musisz się... A trochę... to jest tak, że zawsze, kiedy się gdzieś wychodzi, wiesz, na imprezy i trochę jest się nie w swoich warunkach takich domowych, naturalnych, to wszyscy przybieramy trochę jakąś maskę i jesteśmy jakąś trochę inną wersją siebie? Trochę może, tak, ale to jest takie miłe. To jest coś takiego, że wiesz, lepiej się ubierasz, chcesz być lepszą wersją siebie i myślę, że dlatego lubimy imprezy, bo przychodzimy tam trochę w lepszym wydaniu. Nie przychodzimy, nie wiem, zakładamy lepsze ciuchy, buty, ktoś się umyje dokładnie. Nie wiem, dla różnych wolę ludzi. Wolę nie pytać o kogo. No nie wiem, bo różne ludzie mają potrzeby estetyczne i w różnych towarzystwach się spotykają, tak? I w jednym towarzystwie to będzie, no nie wiem, white tie, a w drugim towarzystwie będzie to, że po prostu wyprane jeansy ktoś założył, a nie to co na co dzień, czy coś innego. W każdym z wypadków jest to taki rodzaj odświętności, takiego, to jest fajne być dla innych lepszym trochę, rozumiesz? Ja tego nie potępiam, uważam, że nawet wolę tę formułę niż taki rodzaj, taka jestem, wiesz, prawdziwa i to ja bym cię, cofnęła parę oczek wstecz, bo chciałam tutaj zahaczyć o to, o czym mówiłaś, czyli że Piotr ma czasem problem właśnie z twoją taką otwartością i z pewnymi rzeczami, o których mówisz, ale widziałam też na przykład wasz wspólny wywiad, gdzie rozmawialiście też między innymi o tematach, które mogą być dla niektórych tabu i mówiliście bardzo otwarcie. Bardzo mnie zaskoczył wtedy. No właśnie wydawał mi się wyluzowany wtedy zupełnie. Znaczy,
Wiesz, ja byłam zszokowana jak bardzo. Myślę, że miał taką potrzebę wtedy, żeby być szczerym i myślę, że też chciał, żeby ta wypowiedź była istotna i bardzo mi się to podobało i też podziwiam go, że w taki sposób jako mężczyzna potrafił mówić. No, to było fajne, że w ogóle gdzieś opowiadaliście o pewnych rzeczach i plus też wpuszczaliście gdzieś w jakiś sposób do swojego świata słuchacza, co jest rzadko spotykane, bo bardzo często ludzie, gwiazdy nie chcą wpuszczać nikogo do swojego świata. Gdzieś, jeżeli chodzi o prywatność, stawiają taką gigantyczną ścianę, że tu jestem ja, aktor, aktorka, czy tam muzyk, czy po prostu no, osoba publiczna. Możesz mnie pytać o moją pracę, ale nie zadawaj mi nigdy pytań o żadną strefę prywatną. Czy u was jest tak, że jesteście dogadani, że właśnie jest pewien fragment tej strefy prywatnej, którą możecie poruszać gdzieś z mediami, a potem jest postawiona granica? Czy to jest dosyć płynne i sami sobie to gdzieś regulujecie tak organicznie? Znaczy na pewno ściana jest, jeżeli chodzi o nasze dziecko. To jest ściana i będę tego będę to chroniła, tak postanowiliśmy i jestem przekonana, że to dobrze, że dzieci nie powinny w ogóle w social mediach, to tak jest moje zdanie, że to jest wykorzystywanie jednak wizerunku wtedy, kiedy dziecko nie ma świadomości. A to jest jeszcze nowy, świeża przestrzeń, w ogóle nie wiemy, co się z tym wszystkim dzieje. I to jest coś, co zostanie i to jest dla mnie masakra, ponieważ wszyscy, którzy zaczęli swoje życie przed tymi, przed internetem powiedzmy, to mamy szansę zadecydować o tym, czy jak dalece chcemy w tym uczestniczyć. Wiadomo, też jesteśmy manipulowani i tak dalej, ale jednak to my podejmujemy decyzję, dzieci nie mają takiej szansy, więc tutaj jest ściana. Natomiast jeżeli o inne rzeczy chodzi, to też dyskutujemy i próbujemy się dowiedzieć, czego każda z nas potrzebuje. Na pewno ściśle prosimy siebie nawzajem, żeby mówić, nie mówić, mówić raczej o sobie niż o drugiej osobie, czy o drugim, czyli to, co mówię o Piotrku, to bardziej dotyczy, jakby jest bardzo związane ze mną, ale nie opowiadam o nim, bo nie do końca wiem, co by chciał, żeby zostało powiedziane, prawda? No i to chyba jest kwestia tego, że udzielaliśmy wywiadów i komentowaliśmy później sobie, rozmawialiśmy w domu, czy jesteśmy zadowoleni, co nam się nie podobało i tak dalej. Także już mamy co do tego wyczucie. Ja nie mam wrażenia, mam wrażenie, że panuję nad sytuacją, czyli ludzie wiedzą o mnie to, co chciałabym, żeby wiedzieli. I to jest dla mnie kluczowe. Czyli jestem szczera, jestem otwarta w pewnych przestrzeniach, bo taki jest mój cel, bo bez tej szczerości nie da się wypowiedzieć, jakie się ma poglądy. I nie da się, ja też mając tę popularność mam jakiś obowiązek kształtowania rzeczywistości, tak uważam. I bez tej szczerości po prostu nic nie osiągnę. Bo ogólnikami nie stworzę niczego, nie sprowokuję kogoś do myślenia, kiedy będę mówiła rzeczy ogólne i o pracy. I co to znaczy też o pracy? Moja praca jest związana bardzo ściśle z moją wrażliwością, emocjonalnością, z tym, jak widzę świat, więc nie mogę tego ominąć. To znaczy są aktorzy, którzy wykonują swoją pracę i jakby poza tym chcą mieć święty spokój. To jest... Uważam, że też w porządku jest to jakiś wybór. Natomiast ja zawsze byłam zainteresowana komunikacją z taką intensywnością wymiany. Byłam na początku, zaraz po maturze zdałam na historię sztuki, 2 lata studiowałam i pokazało mi to, że nie będę nigdy pracowała w Instytucie Historii Sztuki, że galeria to było dla mnie za mało, że po prostu dlatego poszłam do szkoły teatralnej, bo poczułam, że no kocham historię, naprawdę do dziś jestem zakochana w historii sztuki i bardzo się cieszę, że mogłam przez 2 lata żyć takim naukowym życiem i, znaczy naukowym w sensie normalnych, regularnych studiów dziennych. Bardzo dużo mi to dało. I nie chciałabym tego cofnąć w żadnym wypadku. Lubię mieć to doświadczenie i używać tego w swojej pracy teraz.
Natomiast no, nie mogłabym tam pozostać, bo mam inną naturę i ta natura doprowadza mnie do tej bliskości, do ekstrawertyzmu jakiegoś, ale to jest wszystko kontrolowane, czyli to się nie dzieje przypadkiem. I to jest na moich zasadach i to jest kluczowe dla mnie. Mhm. To ci daje poczucie bezpieczeństwa pewnie w takiej sytuacji, prawda? Że możesz to kontrolować. Mhm, ale myślę, że to poczucie bezpieczeństwa jest drugorzędne. Najważniejszy jest komunikat, który płynie. I nad tym chcę panować, no bo to jestem, tak buduję swój wizerunek, o, może tak. A czy jak przesuwasz, mówisz, że przesuwanie granic jest dosyć kluczowe dla ciebie w rozwoju, w twojej pracy zawodowej, a czy to się też przerzuca na życie osobiste, na życie prywatne? Nie, absolutnie. Znaczy przesuwanie granic w życiu prywatnym jest nie w porządku, tak bym powiedziała. To znaczy dla mnie najważniejsza jest umowa. To znaczy siadamy do stołu i szczerze rozmawiamy. Cokolwiek ludzie by w parach nie robili, nie wiem, prowadzili do otwartego związku, do trójkąta, posiadania dzieci, nieposiadania dzieci, wydawania swoich pieniędzy, posiadania osobnych kont, to wszystko musi być umówione. To znaczy i myślę, że ta szczerość jest podstawą intymności, poczucia bezpieczeństwa. Jakby nawet jeżeli jest taki bardzo fajny film Gaspara Noé Love i tam jest, to jest opowieść o właśnie historia trójkąta, pary, która się na to decyduje, bardzo odważne zdjęcia i co z tego może wyjść i że po prostu jak siedzisz i rozmawiasz o takiej możliwości, to dobrze jest zobaczyć ryzyko, jakie w tym tkwi, zaangażowania emocjonalnego, jakichś przesunięć, jakiegoś takiego dyskomfortu, ale myślę, że wszystko jest do przejścia. Nawet w takim sensie, że można się rozstać z szacunkiem i jakby pomóc sobie nawzajem, tylko trzeba umieć rozmawiać i trzeba być uczciwym. Także przesuwanie granic jakoś mi się źle kojarzy w prywatnym życiu. Mówiłaś i ty mówiłaś w jednym z wywiadów, i Piotr mi o tym też mówił, że ty bardzo lubisz gotować dla waszych przyjaciół, dla dużych skupisk waszych przyjaciół i że dajesz wtedy energię, że czujesz się jakbyś obdarzała ludzi właśnie czymś takim bardziej od siebie. Jak to wygląda dokładnie i jaki jeszcze inny masz taki sposób na spędzanie czasu właśnie z bliskimi ludźmi? To znaczy, to nie było tak, że ja czułam, że coś takiego daję, tylko dostałam taki feedback od ludzi, że oni czują, że w tym jedzeniu jest coś więcej. I to obojętnie... To jest to podejrzana informacja akurat. No, po prostu, że czują jakby coś... no, nie wiem jak to nazwać, no jakąś formę miłości po prostu. Jest taki piękny film, który polecam, który jest przeuroczy, Przepiórki w płatkach róż, jest książka. Na podstawie tej książki jest ten film, nie wiem czy to jest hiszpański film, czy portugalski, nie znasz, polecam. Nie słyszałam nawet tego tytułu. To jest o bardzo romantyczna historia niemożliwej miłości, w którym kobieta potrafi tak ugotować, że ludzie fizycznie czują miłość. I właśnie takim daniem kluczowym w tej całej historii są przepiórki w płatkach róż i ono jest zadedykowane jednemu mężczyźnie, z którym ona być nie może. To wszystko się oczywiście kończy dramatycznie, ale to jest jeden film taki o gotowaniu. Innym filmem jest Uczta Babette i ja w to wierzę. Akurat bardzo, jeżeli dostanę niedobre jedzenie, to psuje mi to pół dnia. Witam w klubie. Tak. I zdarzyło mi się, znaczy i wiem, że jak organizuję przyjęcie i gotuję jedzenie, czy przygotowuję jedzenie, to wiem, że od tego dużo zależy i że
No też zdarzyło mi się, że nie jest to przyjęcie i przychodzi do mnie jedna osoba i ja coś przygotowuję i ta osoba czuje się, no nie wiem, wiesz, tak rozgrzana od środka, taka, że to jest szczególnie dla niej, że jest to, że to poprawia nastrój, że no, takie różne inne rzeczy. No miałam też takie osiągi, że na przykład w domu naszych przyjaciół na Mazurach było 20 osób na przykład i gotowałam makaron dla tych 20 osób, gdzie trwała impreza i po prostu potem ustawiała się taka kolejka z głodomorów, z talerzami, bo oczywiście nikomu więcej się nie chciało nic zorganizować. I wtedy miałam stresik, bo myślałam sobie, no jak mi się ten makaron rozgotuje, ta cała, wiesz, to jak, trochę jak dla wojska. Albo jak to, bo taka ilość to też zupełnie inne myślenie, no ale tak. To się udawało i rzeczywiście podbijało nastrój, jakby coś takiego się dzieje, więc chyba jest, znaczy nie chyba, jestem przekonana, że w ogóle w przygotowywaniu jedzenia jest magia. No i co ja jeszcze? Jeszcze to chyba, myślę, że nic więcej, bo jestem takim typem człowieka, który potrzebuje bardzo dużo być sam ze sobą, w ciszy i w takim rodzaju skupienia. Dużo czasu potrzebuję dla siebie, dlatego teraz jest ten okres, szczególnie tych pierwszych 2 lat, był dla mnie wielkim wyzwaniem. I teraz będzie, tak czuję, już jest lepiej i będzie łatwiej, bo musiałam z tego zrezygnować prawie całkowicie. Teraz powoli odzyskuję ten czas dla siebie, więc to u mnie jest taki płodozmian, że jest intensywność takiego kontaktu z ludźmi, czyli impreza, organizacja tej imprezy i takie uczestniczenie, aranżacja tego, co się dzieje i taki intensywny kontakt, a potem taka Odcinka, cisza, jakby rekonstruowanie siebie i takie. Ale czy w jednej i drugiej sytuacji odpoczywasz? Możesz to nazwać odpoczynkiem i tutaj? Tak. A jak najbardziej, kiedy się najbardziej regenerujesz? Kiedy czujesz, że to jest ten moment taki, że naładowałaś baterię 100%? No myślę, że takie, jedna forma jest aktywna, a druga forma jest pasywna i to najlepiej jedno po drugim zrobić, czyli sport, a potem taki totalny relaks, czyli sport. Kiedyś biegałam, teraz nie mogę ze względu na kolano, ale no w tej chwili to głównie joga i rzeczywiście joga sprawia, że kontaktuję się ze sobą i z rzeczywistością, znaczy wiesz, jest to takie uczucie, że wszystko jest na swoim miejscu. I to jest świetne. Plus to, że czuję swobodę w ciele, że ona jest odblokowana, że jest po prostu, że czuję, że jest szczęśliwe, że sobie, że biorę taki pełny oddech. No a pasywna forma to jest kąpiel, czyli to wszystko jest związane z ciałem, ale tak naprawdę też porządkuje umysł, bo wycisza go, doprowadza do takiego... polecam też gongi. Dźwięk, tak? Tak. Albo mis, dźwięk mis. Po prostu sobie puszczam i też wierzę w to, że dźwięk potrafi porządkować przestrzeń i takie na poziomie komórkowym też porządkuje, więc no i kąpiel, bo to jest coś takiego, że nie wiem, ja jestem chyba wodnym w ogóle stworzeniem. Świece, muzyka albo cisza i olejki eteryczne i to właściwie, ja potrafię bardzo długo siedzieć w wannie i czytam wtedy też. I czytanie też mnie bardzo relaksuje, ale odkąd mam Helenę, to... ciężko. Znaczy wiesz, ciężko się, dużo potrzeba czasu, żeby się wyciszyć i później, żeby umysł był już chłonny i żeby wciągnąć się w powieść. No musisz mieć sporo czasu. No ja od paru lat mam ogromny problem z uważnością podczas czytania, ponieważ zaczynam czytać i gdzieś po 10 kartkach mam w ogóle, co ja czytałam. Tak. Nic nie pamiętam, bo w mojej głowie 5 milionów myśli, co ja mam zrobić, co w pracy, co kompletnie. No. Więc jeżeli potrafisz jeszcze czytać, no, albo bardzo rzadko mi się to może zdarza. Trenujesz, wiesz, częściej uważność na pewno niż ja, ja mam z tym problem, to zazdroszczę. No. Ja sobie codziennie obiecuję, że trening uważności to jest ta rzecz, którą powinnam się zająć właśnie dzisiaj.
i to się nie dzieje. Mhm. No właśnie u ciebie joga też na pewno i medytacja na tę uważność i na ten trening bardzo się składają. I to też ty już parę razy o tym wspominałaś i również twój mąż gdzieś o tym opowiadał, że zaraziłaś go też miłością do medytacji, gdzieś on odnalazł spokój. Znaczy właśnie jest taka sytuacja, że on medytuje i ciągle mnie namawia, żebym medytowała, ja nie medytuję. A ty nie, ale nie. Mówił, że to gdzieś od ciebie się dowiedział, tak? Nie, on ma takiego, jest taka osoba, mistrz, który mieszka pod Warszawą. Aha. I tam się nauczył tego i to jest medytacja transcendentalna. Tak, opowiadał o tym. I próbował mnie namówić i ja jestem oporna. Myślę, że ten stan, w którym jestem, kiedy robię jogę, jest bliski medytacji. Zresztą joga została wymyślona po to, żeby móc medytować, więc nie wiem. Wydaje mi się, że mam po prostu naturalnie więcej takiej uważności i też jestem osobą, która, nie mówię, żeby mi to dobrze nie zrobiło, ale w jakiś tam sposób nie udało się Piotrkowi namówić mnie. Ja na przykład mam coś takiego, że strasznie nie lubię telefonów komórkowych, że czasami bardzo ciężko się jest do mnie dodzwonić, a ja nie uważam, że to coś złego. Mhm. Znaczy nie tłumaczę się z tego, ponieważ uważam, że każdy ma prawo na godzinę czy dwie po prostu nie używać telefonu. I nie rozumiem tej presji całego świata, że co się stało, że nie odebrałaś telefonu? No, patrzyłam w ścianę na przykład i mam do tego prawo. I uważam, że jesteśmy w złym miejscu, jeżeli się nam to dzisiaj odbiera, że po prostu każdy mówi, przepraszam, że nie odebrałam 5 minut temu, bo coś tam robiłam. No wiesz, no są pewne intymne rzeczy, które można robić w takim czasie. Ja nie będę nikomu się tłumaczyć. Wolałabym, żebyśmy mieli telefony w domu. Stacjonarki? Tak. Mhm. I po prostu mogę odebrać albo mogę nie odebrać. Nie było mnie w domu przez cały dzień. Tak, tak, po prostu. Więc to jest super. I taka moja, wiesz, że po prostu, że mogę cały dzień nic nie robić, że ja to mam w sobie, że po prostu mi to, gdybym miała się podporządkować temu rytmowi, który dzisiaj jest, byłabym po prostu zwyczajnie nieszczęśliwa. A tutaj gdzieś o tej duchowości jeszcze chciałam zahaczyć, bo nie dokończyłam myśli swojej i bo widzę obecnie taki duży odwrót, nie, powrót, o. Brakowało mi słowa. Widzę teraz taki duży powrót do lat 70. jakby na wielu przestrzeniach. Już tam pomijam stylizację i w ogóle modę i to, jak wyglądają nasze wnętrza i tak dalej. Ale bardzo jest to wyraźnie zaznaczone w takiej modzie na odszukiwanie, poszukiwanie siebie i odszukiwanie siebie gdzieś w tej sferze duchowej. I właśnie na medytację, czy na jogę, czy gdzieś na różne inne rzeczy dookoła. I powiedz mi, czy też te inne sfery, jak jakaś numerologia, czy horoskopy, czy to wszystko też to są rzeczy, które cię interesują, czy raczej jesteś bardzo mocno na ziemi? To mnie bardzo interesuje, ale również jestem sceptyczna, ale nie dlatego, że nie wierzę, że to nie działa, tylko po prostu jestem, wydaje mi się, że na przykład, nie wiem, wróżka, tak zwana wróżka, ale to się energoterapeuta, czy energoterapeutka, czy no mówisz o takiej wróżce, tarocistce? No właśnie. Nie, nie, różne są osoby, które pracują z energią. To się różnie nazywa. Ja fascynuje mnie to, bywałam u takich osób, ale też czuję pewien dystans, ponieważ uważam, że to jest, ja jestem przekonana, że ta przestrzeń istnieje. To ja już teraz wiem, jakie są twoje przyjemności. Wiem, że kochasz wodę. A czy nazwałabyś się hedonistką? Tak, na pewno. A jak to interpretujesz? W ogóle jak interpretujesz to oświecony hedonizm też? Tutaj tak się nasz program nazywa. Tak. No myślę, że hedonizm to jest szukanie przyjemności, tak upraszczając i jakby tak popularnie to rozumiejąc, czyli nie wchodząc w poważną filozofię. Czyli hedonizm jest również doświadczaniem, czyli na pewno jest związany ze zmysłowością, ale też z doświadczeniem jako takim życiowym, czyli poszukiwaniem przyjemności.
I myślę, że bycie oświeconym hedonistą to jest bycie hedonistą, który ma jednak widzieć siebie i tę przyjemność w szerszej perspektywie, że rozumie, że nie może się zachowywać jak dziecko, czyli objeść się cukierkami, aż boli brzuszek, tylko po prostu trzeba szukać przyjemności w sposób, ja bym powiedziała dla siebie, że jest to bardziej wyrafinowana przyjemność. Mhm. Czyli po prostu to jest przyjemność, która mnie buduje jako człowieka. Czyli chciałabym zobaczyć, że mnie odżywia, że po prostu powoduje, że się zachwycam światem, czy swoim życiem, czy kontaktem z innymi ludźmi, czy swoją zmysłowością, czy innych, czy relacją jakąś, czy jestem też estetką, więc to też jest hedonizm na innym z kolei poziomie, prawda? Ale hedonizmem jest też na przykład w moim przypadku poszukiwanie znakomitych rozmówców, czyli po prostu pewnych umysłów, czy budowanie pewnego towarzystwa, które stworzy atmosferę na imprezie. Bo nie nazwałabym oświeconym hedonizmem imprezy, na przykład której mówi się, to się dziś napijemy, nie? I to wystarczy. Mhm. I to jest jakby taki zryw. Nierozwojowe kompletnie w żadnym kierunku. Znaczy nie, to jest po prostu... W jednym kierunku jest rozwojowe, tak. Znaczy to jest to ucieczka. O, myślę, że hedonizm taki wyrafinowany czy oświecony, to nie jest ucieczka. Mhm. Że w większości przypadków te przyjemności i popadanie w nałogi i tak dalej, to są jednak ucieczki przed czymś, przed tym, co nas ściga, co jest trudne, przed lękami. To nie jest żaden hedonizm. To wygląda jak hedonizm, ale to jest pod tym... To jest podszyte lękiem, albo strachem, albo odrzuceniem siebie. I to są bardzo ponure przestrzenie. I to się zawsze źle kończy. A hedonizm oświecony to jest coś takiego, że... I też umiar jest istotny. Czyli z czym ja też mam problemy, no bo myślę, że każdy, kto jest, nie wiem, właśnie poszukujący, ekspresyjny, pragnący doświadczeń, zawsze się w pewnym sensie tam potknie raz czy dwa właśnie o ten brak umiaru i że potem sobie gryzimy paluszki i mówimy, no nie, no ten punkt, nie chciałabym tam więcej zabrnąć, prawda? U ciebie w ogóle jest bardzo dużo równowagi. To jest drugie nasze spotkanie i cały czas gdzieś mi wybrzmiewa to takie, jak patrzę na ciebie, jak taki yin-yang cały czas się, że dążysz do tej równowagi gdzieś u siebie. A jeszcze chciałam cię zapytać o modę, bo to jest taki temat, który mi się gdzieś przewinął wiele razy z tobą i widzę, że cię to kręci i lubisz modę, interesuje cię to. I powiedz mi, jak ty na to się zapatrujesz? To znaczy, czy moda jest dla ciebie trendem, tym co aktualne, czy bardzo to śledzisz, czy jednak bardziej stawiasz na stylowość, czy na własne jakieś, wiesz, na własne poczucie stylu? Co jest w tym dla ciebie najważniejsze? Co cię najbardziej kręci? Wydaje mi się, że moda jest związana z czasem, w którym żyjemy i dlatego jest fascynująca, więc nie wierzę w sytuację, gdzie ktoś jest abnegatem, w sensie nie ogląda, nie śledzi, że trendy są dla niego nieistotne, a on jest modny, bo ma swój styl. To jest nieprawda. Myślę, że nie ma rzeczy ponadczasowych tak naprawdę. Jest takie złudzenie, że są ponadczasowe. Ja tak zawsze mówię mojemu mężowi, jak chcę coś bardzo drogiego kupić, takiego bardzo, a dla niego to jest idiotyczne, to ja używam tego argumentu. Że coś jest ponadczasowe. Ja też używam, ale tak naprawdę trzeba sobie zdać z tego sprawę, że nie ma rzeczy ponadczasowych, że ale są rzeczy... myślę, że to jest dosyć enigmatyczne, ale są rzeczy... takie, bo piękno jest takie, że coś jest uderzające, prawda? I że wtedy mówimy pewnie, że coś jest ponadczasowe, że nigdy nie wyjdzie z mody, mała czarna i tak dalej. Ale ta mała czarna też się przecież zmienia. Cały czas. Ale jest coś takiego, że fascynuje mnie to, że czasami jest taki look, który cię zniewala, prawda? Że albo kobieta w taki sposób wygląda, że mówisz wow i nawet w sumie nie wiesz i ten sam ciuch na innej osobie nie wygląda i tak dalej. No to są takie niuanse właśnie, ale generalnie jest tak, że
Wydaje się, że moda to jest taki łatwiejszy sposób śledzenia tego, co się z nami dzieje jako z społeczeństwem, jak jest duch czasów, łatwiejszy sposób niż sztuka. Mhm. Bo w sztuce trzeba, szczególnie teraz, trzeba być naprawdę znawcą, trzeba bardzo głębokiego wglądu w to i wydaje mi się, że też sztuka trochę straciła jednak kontakt z... No tam jest problem z rzemiosłem, tam są też... to stała się bardzo enigmatyczna, mhm. bardzo trudna do rozszyfrowania, tak bym powiedziała, i niedostępna dla przeciętnej osoby. Natomiast moda jest takim wyrazem, w modzie widzimy, co się dzieje najszybciej. I widzimy ruchy społeczne, widzimy zderzenia kultur, widzimy, co się dzieje z feminizmem, widzimy, co się dzieje z mężczyznami i mnie to fascynuje. Poza tym jest to taka dworska zabawa. Czyli po prostu to wszystko, oczywiście życie każdego z nas obfituje w dramatyczne sytuacje, nużące sytuacje, w codzienność, którą musimy... No, nikt nie ma życia, które jest, nie wiem, jakby to powiedzieć, Nie ma tam tej zwykłości takiej? Nie, to jest po prostu zwykłość i przeciętność i codzienność i ten znój wszystkich nas dotyczy. Dla mnie ta przestrzeń mody jest takim wyjściem w taką fantazję życia, nie wiem, dworskiego, mhm. czy życia estetycznego, ale takiego do już wchodzącego w abstrakcję i mi się to strasznie podoba. To znaczy, że daje mi poczucie takiego czasami, że nie musi być w tym sensu, wiesz, że nie może być, że jest to jakaś forma snu, jakaś mhm. forma wybujałej takiej, jak to, ekscentryczności i takiego gestu, który jest abstrakcyjny właśnie w życiu. Ale pozwalasz sobie na to na co dzień? Czy to jest tylko zarezerwowane raczej na wielkie wyjścia? Wiesz, nawet na ścianki właśnie, czy przy sesjach zdjęciowych? Czy pozwalasz na co dzień sobie na jakąś taką ekstrawagancję gdzieś dla czystej przyjemności po prostu? Tak, no, ale po pierwsze to jestem taką osobą, której trudno by było żyć w byle jakości jako takiej. Czyli jak robię sobie śniadanie, no to je przygotowuję tak, że na Instagram. No i właśnie nie wrzucam tego, ale bo dla mnie to jest codzienność. Tak, określenie tylko. Tak, że jak zrobić kawę, to w filiżance, jak przygotować kanapki, to żeby one jakoś wyglądały. Wiesz, o co chodzi. I muszę mieć porządek, muszą być kwiaty w wazonie i tak dalej. Więc to moje codzienne życie to jest takie, lubię to po prostu, to ode mnie nie wymaga, to nie jest dla mnie wysiłek, to jest po prostu naturalne, mhm. że żyję w taki sposób i ubieram się też z dbałością, ale też nie przesadzam, to znaczy to ma być, chyba nie mogłabym się tak ubierać wieczorowo, codziennie, bo to jest też męczące, bo to potrzeba pewnej attitude, takiego, no, takiej konstytucji, w pewien sposób się siedzi, prawda, w pewien sposób się zachowujesz. To jest dosyć wyczerpujące również, więc potrzeba tego oddechu. Tak, jest się postacią wtedy też, no. Ale no, nie wiem, jak to spuentować. Nie, jak na przykład, siedzieliśmy wszyscy na zamknięciu, to czy zdarzało ci się właśnie, bo wiesz, większość osób siedziało w dresie, tak. A ja tak jak z koleżankami się porozumiewałam, to miałyśmy takie właśnie, że wieczór i ubierałyśmy się w jakieś kiecki i tak dalej. To znaczy oczywiście każdy w swoim domu. No właśnie. Ale że spędzało się ten czas mimo wszystko ubranym bardziej, no, ekstrawagancko, tak. czy wyjściowo, tak, czy w jakieś cekiny i tak dalej. Mieliśmy takie momenty, że robiliśmy kolację z Piotrkiem i ubieraliśmy się jak do restauracji i udawaliśmy trochę, że jesteśmy w tej restauracji. Musieliśmy takie rzeczy robić, tak. To ratuje, prawda? Bardzo. W takiej sytuacji. Ale przyznam, że przestałam chodzić w... Rzadziej chodzę w butach na wysokim obcasie niż kiedyś. Ale myślę, że też moda skręciła w taką stronę. Całe szczęście. Znaczy dla mnie całe szczęście. Trochę się przestraszyłam ostatnio, jak właśnie założyłam wysokie obcasy i nie było mi
I zwykle było tak, że właśnie wtedy się czułam najlepiej, a teraz nagle poczułam, jakie to jest niewygodne. Znaczy, ten trening, który miałam wcześniej, sprawiał, że to nigdy nie było dla mnie żadnym problemem. Mogłam w tym biegać, sprzątać i wszystko. A teraz się trochę odzwyczaiłam i uważam, że to źle. Bo wydaje mi się, że szczególnie jak się ćwiczy, to no nie wiem, ta pozycja, nie wiem, jakoś mnie to dyscyplinowało też, ta pozycja na obcasach. No tak, człowiek się trzyma bardziej prosto, ale mnie to gdzieś cieszy, bo ja faktycznie też, jakby dla mnie to było bardziej normalne bieganie w obcasach teraz, no podobnie jak u ciebie, myślę, że jak u większości osób. Tak. Poszło to w wygodę i gdzieś na tej wygodzie trochę się zatrzymałam. No tak, ale też dzisiaj elegancko ubrana kobieta to niekoniecznie jest kobieta, która ma szpilki. I to jest świetne. To mi się bardzo podoba, bo to też jakby zbliża modę męską i damską jeszcze bardziej, bo ona się przecież zbliża od kilkudziesięciu lat do siebie. Zaciera się granica i uważam, że to daje jeszcze szersze spektrum, że można dzisiaj i tak, i tak i nigdy cię to nie przekreśla. Możesz przyjść na rozdanie, nie wiem, na Oscary możesz przyjść w płaskich butach, jest okej. I to jest fajne. No, różnorodność i to otwieranie się jest super. A czy w tendencjach też pielęgnacyjnych też cię to interesuje? To też jest taki jakby twój konik, czy raczej świat mody i tutaj się bardziej trzymasz? No ja się śmiem twierdzić, że się na tym znam, ponieważ na te wielkie wyjścia przygotowuję się sama jako stylistka i robię sobie make-up i fryzurę. Zawsze? Zawsze. Naprawdę? Tak. No to jestem pod wrażeniem. No i znam się na tym, ale nie widzę siebie jako autorkę tutoriali i myślę, że to jest kwestia, to jest taka umiejętność, którą warto, żeby posiadła każda kobieta. To znaczy, żeby umieć pielęgnować swoją cerę, to też potrzeba jakiegoś jakiś czas temu poświęcić, przyjrzeć się, co się tam dzieje, a też to, w jaki sposób się malujesz, to jest tak naprawdę studium twarzy, bo po prostu musisz rozpoznać, co jest dla ciebie dobre i tak dalej. Ja się trochę też nauczyłam, robiąc sobie charakteryzację do różnych postaci w teatrze, też byłam samodzielna, bo mnie to po prostu ciekawiło, jak mogę wyrazić, określić daną postać, zmieniając. Naprawdę subtelne ruchy potrafią zmienić totalnie twarz, więc, więc może tam też się tego nauczyłam. I mam odwagę, robię sobie, jestem w stanie zrobić mocny makijaż, nude i każdy tam wszystko, czego potrzebuje. Czyli jesteś z pomysłem na siebie w każdej dziedzinie życia, tak właściwie niezależnie od wszystkiego. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.